Nagrody za patriotyzm kilkuset uczniów z Polski i zagranicy zostało dziś wyróżnionych w konkursie historycznym Patria Nostra, czyli Nasza Ojczyzna. Ich zadaniem było stworzenie kilkudziesięciosekundowych animacji i filmików pokazujących najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Uroczysta gala i wręczenie nagród odbyło się dziś w auli Poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Relacja Radka Śledzińskiego. Znajdujemy się przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego. Zostało ono utworzone dla ludności żydowskiej przez władze niemieckie. Wtrąceni za wysoki mur, odcięci od świata, głodzeni, poniżani i z zimną krwią bestialsko mordowani. Warszawskie getto to jeden z najbardziej przejmujących obrazów Holokaustu. Ciągnąca się długimi miesiącami dramatyczna historia Żydów tu została zamknięta w kilkudziesięciosekundowym filmie. Zawarte w nim emocje i przesłanie sprawiły, że ten obraz zdobył jedną z nagród w konkursie historycznym Patria Nostra, czyli Nasza Ojczyzna. Chcemy budować nowoczesny patriotyzm za pomocą nowoczesnych form, akceptowanych przez młodzież, lubianych przez młodzież, przystających do współczesnych technologii i zainteresowań młodzieży. W tonie takiego patriotyzmu przebiegła dzisiejsza gala finałowa konkursu, w trakcie której nagrodzono kilkadziesiąt filmów i animacji przygotowanych przez kilkuset uczniów z całego kraju i tych mieszkających za granicą, którzy mają polskie korzenie. To pokolenie bardzo spragnione dobrych wzorców, tradycyjnych wzorców. Idea tych filmów zmusza do tego, żeby jakoś w krótkim czasie przekazać istotę, przekazać treść z bardzo szerokiego zakresu historii, kultury, naszej przyszłości. A konkurs ma przypominać o często zapomnianych wydarzeniach z historii Polski i szerzej nieznanych faktach. Takich jak koronacja Przemysła II. Po śmierci Leszka, co zmarł bezdzietnie, Przemysław dzielny zasiada. Czy okoliczności pojawienia się biało-czerwonej szachownicy na samolotach polskich sił powietrznych. Młodzi ludzie myślę, że dosyć dobrze, bo jak chodzimy do szkoły, ale jako starsi ludzie, no tak może średnio już bym powiedział tak naprawdę. No bo ludzie zapominają i tak dalej, a na co dzień nie mają jakby styczność z taką historią. Znajomość polskiej historii jest szczególnie ważna dla Jany Wiśniewskiej. Jej dziadkowie zostali deportowani z Polski na Ukrainę. Mimo upływu lat dziewczyna szczególnie stara się zachować pamięć o swoich przodkach. Dlatego razem z kolegami przez kilka miesięcy przygotowywała film o żołnierzach wyklętych. Mamy historię, ale to dokładnie my uczymy jakiś jeden krótki temat i dokładnie o nim uczymy się. Dzięki konkursowi Polacy zza wschodniej granicy często po raz pierwszy mogli odwiedzić ojczyznę swoich przodków. Oni odkryli tą Polskę po raz pierwszy, Polskę, którą znają z opowieści dziadków, pradziadków. Ten daleki kraj gdzieś tam na zachodzie nagle się po prostu okazał w całej krasie. Autorzy najlepszych prac poznają też Brukselę. Nagrodą w konkursie jest m.in. wycieczka do Parlamentu Europejskiego, choć nagrody dostali wszyscy uczestnicy konkursu. Zrekompensować to wszystko, co ich spotkało i podziękować za ich pracę, którą tam robią na rzecz Polski. W krzewieniu patriotyzmu pomaga też Poznański Ośrodek Telewizji Polskiej, który został wyróżniony za pomoc w organizacji konkursu. Pamiątkową statuetkę w imieniu dyrektora ośrodka Agaty Ławniczak odebrał dziś szef teleskopu Roman Wawrzyniak. Radosław Śledziński, Teleskop.